Panie Januszu, mam jeszcze jedno pytanie. Często hodowcy mają kłopot w rozróżnieniu samiczki od samczyka. Mówimy oczywiście o młodych gołębiach. Ma Pan jakiś sprawdzony, dobry sposób, jak rozróżnić? To znaczy hodowca doświadczony to tylko popatrzy na, no, przeważnie na budowę gołębia. Samiczka zawsze przeważnie, no nie zawsze, ale przeważnie. Drobna główka jest bardziej delikatniejsza, nie ma takiego, nie jest tak mocno rozbudowana jak samiec. Mówię tutaj o rozbudowanym kości piersiowej. Moim takim starym sposobem, którego to już od lat ja po prostu praktykuję, to jest po prostu sprawdzenie tylko nóg. Wszystkie palce do kupy, samczyk, wydłużony palec jeden jest krótszy, wiadomo, że to już jest samczyk. Samiczki mają równo, składamy palce do kupy w ten sposób, są równiusieńko, to jest samiczka. Z tym, że trzeba naprawdę dobrze do tego się przyjrzeć, bo nieraz jak się źle złoży palce, i może pójść po skosie tam u samiczki i będzie też dłuższy i ten hodowca może stwierdzić, że to jest samiec, nie? A to jest samiczka. Tylko mówię, trzeba dokładnie, równo złożyć i zawsze samczyk ma te krótsze dwa palce, składa się, one są równiusieńko. Jak samczyk, to jest jeden dłuższy, a u samiczki są równo. To jest taki u mnie taki bardzo, bardzo prosty. Sprawdzony, tak? Sprawdzony. Czyli gdybyśmy teraz wzięli 10 młodych gołębi, to praktycznie 100%. Można tak zrobić. Mogę tam ze dwa gołąbki zademonstrować samczyka i samiczkę i możemy złożyć te palce i pokazać hodowcom, jak można odróżnić samca od samiczki. Możemy to zademonstrować, nie ma problemu. No to w takim razie spróbujmy takie doświadczenie wykonać. No dobrze, mamy tutaj młodego gołębia, tak? Tak. Dobra, no i sprawdzamy jego płeć. No według metody Janusza Sulikowskiego. Tak jest. To, szanowni koledzy, to jest moim zdaniem 100% samiczka. Proszę zobaczyć, idealnie równo palce ma poskładane. Nie ma tutaj odchylenia żadnego nic. Tylko trzeba idealnie, mówię, trzeba złożyć, bo nieraz jest tak, że się źle złoży i palec się wydłuży jeden od drugiego. A to ma być złożone równiusieńko. O, to są te dwa palce. Czyli jeżeli jest tak równo palce, to znaczy, że jest... Samiczka. Samiczka. A samczyk musi mieć jeden zawsze wydłużony. I zaraz zrobimy drugi eksperyment z samczykiem, bo ja mówię, ja nawet nie będę się tutaj wymądrzał, ale od razu tak z mojego punktu widzenia to jest samiczka i to potwierdza. A teraz przyniesiemy drugiego gołąbka i zrobimy eksperyment na drugim. To jest inny gołąb o tej samej barwie. Niebieski białolot. Mhm. No i sprawdźmy u drugiego gołąbka, co to za płeć. Tak jest. I już, koledzy, ten ma takie ostre pazury. Tu już widać, dokładnie złożę, gdzie poduszka jest, już zachodzi, już dalej poduszka, że ten jest palec dłuższy. Ten lewy palec jest dłuższy. Proszę widzieć, on mi bardzo ciśnie ten palec. Pazur, a ostre pazury ma niesamowite, jak jastrząb, skurbany. Tak widać już różnicę. Tak, proszę patrzeć tu tak najwięcej na mój paznokieć, nie? Nie chcę, tamten bez problemu, a ten skubaniec nie chce mi się.
Zawija nogi do przodu, wiesz? Ale jest to na pewno 100% samiec. Ale już widać różnicę. Ale hodowca doświadczony, on nie musi patrzeć ani na pazury, nic, weźmie do ręki, może ocenić, co to jest za gołąb. Ale jest to jedna z metod, oczywiście. Tak, jest to metoda sprawdzona i można w ten sposób, można po budowie, drobniejsza główka, no, budowa niekoniecznie, bo samice też nieraz są bardzo mocno zbudowane, ale tu Cooper, ogólny wyraz gołębia już po prostu wskazuje na to, że to będzie samczyk. Nie? To też jest właśnie gołąbek, Rackers. Piękny gołąb, bardzo ładny, młody, kapitalnie złożony też. Razy reper. Świetnie. No cóż, panie Januszu, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Za tą cenną wiedzę. No co, tam troszeczkę jakąś tam wiedzę posiadam. Chciałbym się podzielić z kolegami, z koleżankami, bo tak jak mówię, nie ma tu cwaniakować, bo każdy z nas ma już mnóstwo hodowców i posiada taką wiedzę i każdy z nas ma swoją teorię i nie zawsze ten ktoś musi się z moją po prostu godzić, nie? Ale jest tak. Ja myślę, że nie jest to prowadzenie hodowców w jakiś tam błąd. Chciałbym po prostu tak ze swojej strony tylko pomóc, jeżeli zwłaszcza jest to zwrot do hodowców młodych, czy bardzo młodych. Także tak to na dzisiaj wygląda. Chciałbym serdecznie pozdrowić jeszcze kolegów hodowców. Jasia między innymi, Szyca też wspaniały kolega, przyjaciel, z którym mam naprawdę dobre stosunki przyjacielskie i takie, można powiedzieć, pod względem hodowlanym. Nie? Bolka Hryniszyna, to jest następny, Tadziu Dolęba. No, to są ludzie, z którymi można po prostu porozmawiać, coś zrobić z gołębiami, niekoniecznie kupować, dogadujemy się, robimy po prostu, że tak powiem, wrzucamy samca, samicę do kupy, wyciągamy to, na co oczekujemy, bo po coś wydawać jakieś tam wielkie fortuny, jak można się dogadać, bo to właśnie zauważyłem u kolegów hodowców w Niemczech. To mi się naprawdę podoba. U nas to na palcach można policzyć, jak to wygląda. Między innymi Mirek też, wspaniały hodowca, nie ma najmniejszego problemu, co trzeba, żeby połączyć, wymienić i tak dalej. To jest po prostu teraz taki dobry moment, sezon, że można samczyka z samiczką połączyć, jakieś wyjątkowe gołębie i z tych wyjątkowych gołębi coś właśnie wyjątkowego pociągnąć. Tak. Panie Januszu, jeszcze raz dziękujemy serdecznie za spotkanie i dobry lot i samych sukcesów w 2023 roku. Samych sukcesów, koledzy, wszystkiego dobrego.